Ewangelisto Jakubie, jeśli tak mogę powiedzieć. Pastorze Michale. Witam Cię bardzo serdecznie tutaj na dzisiejszym spotkaniu. Bardzo I myślę, cieszę. Że to będzie dobry czas. Będziemy trochę rozmawiać o tym, co właściwie możemy myśleć o dzisiejszych czasach. Tak? Co Biblia mówi o dzisiejszych czasach. Właściwie co Ty przez swoją służbę, doświadczenie, spojrzenie doświadczasz. Więc takie pierwsze pytanie, od czego chciałbym zacząć. Co myślisz o dzisiejszych czasach, jak się znaleźliśmy? Niektórzy mówią, co to już czasy ostateczne, inni mówią, no jeszcze nie tak bardzo, ale to są wyjątkowe czasy, no bo pandemia, no bo już teraz czasy po pandemii, no bo kryzys. Inni mówią, niesamowity czas dla wierzących ludzi, dla Kościoła. Co ty jako Jakub Kamiński, jako ewangelista możesz tutaj powiedzieć? Myślę, że pytanie jest godne rozważenia. Kwestia, którą przeżywamy teraz i czas, przez jaki specyficznie przechodzimy, jest warty poruszenia. Myślę, że jest to na pewno okres, z którym się często nie spotykamy, bo to, co się stało w tej chwili, ostatnie 2-3 miesiące, to sytuacja, która się nie powtarza raz do roku. I każdy z nas wiemy, że jest takie przysłowie, gdzie dwóch Polaków, tam trzy opinie i zdania. Ale jeżeli ja bym miał powiedzieć od siebie, co odbieram w tym czasie, to że oprócz tego, że wiemy, że dużo się dziwnych rzeczy niezrozumiałych dla nas dzieje, dostrzegam w tym jakieś plusy dla Kościoła. Plusami tymi jest to, że widzę, że jest to taki troszeczkę pstryczek, który nas zmusza do myślenia, co dalej i jak to wygląda dzisiaj, czy jesteśmy zadowoleni z tego, co mieliśmy do dnia dzisiejszego i co zrobimy z tym w kolejnych dniach, tygodniach i miesiącach. Czy myślisz, że to jest wyjątkowy czas, że powinniśmy coś szczególnie w tym czasie jakoś, jako wierzący ludzie, nie wiem, robić, szczególnie modlić się, w coś się szczególnie angażować? Myślisz, że jakaś nasza powinna być szczególna postawa w tym czasie? Myślę, że na pewno w tym czasie obnażanych jest dużo spraw. Wiem, że kiedy była przerwa w spotkaniach w kościołach, kiedy Kościół nie mógł się zgromadzać razem, nawet kiedy nie weszło jeszcze to zarządzenie o jednej osobie na 15 metrów, wiem, że ludzie w pewnych miejscach zostali zapytani przez internet, czego ci tak najbardziej brakuje, kiedy Kościół został zamknięty, kiedy możliwość zgromadzania się została nam zabrana i czego ci tak najbardziej brakuje. I ciekawe było, bo w pewnym miejscu, w pewnym regionie te pytania były zadawane w taki sposób, że można było na nie odpowiedzieć anonimowo. Nie chcę się skupiać technicznie, jak to było zrobione, ale było w ciekawy sposób zrobione. I smutnym było, że wiele osób odpowiedziało, nie brakuje mi niczego. To są dane z naszego kraju, z Polski. To są smutne dane, że ludzie nie mają możliwości się spotykać, a jednak mówią, że niczego nie odczuwają negatywnego i że właściwie to fajnie, bo wolna niedziela. Ja natomiast myślę, że kiedy zabrano nam te spotkania, wtedy mogliśmy się skonfrontować, czy kiedy zabrano nam innych ludzi i kiedy zabrano nam budynek i kiedy zabrano nam kazanie, czy zostało nam cokolwiek. Czy została jednak jakaś relacja z Duchem Świętym, czy kiedy odebrano nam kościelnictwo, kazanie i wspólne uwielbienie, czytaj, czy śpiewanie piosenek, wielu ludzi mogło samym sobie odpowiedzieć, czy zostało mi coś tak naprawdę jeszcze, czy nie jestem w stanie już funkcjonować jako chrześcijanin. A jeśli tak byś chciał powiedzieć bardzo osobiście, jak ty ten czas, nie wiem, przeżywasz, przeżywałeś, coś szczególnego Duch Święty, Bóg do ciebie osobiście mówi, czy może się tym w ogóle podzielić tak szerzej z wszystkimi, którzy nas oglądają i będą oglądać? Pewnie. Tak? Myślę, że kilka takich aspektów jest, że przede wszystkim ja jestem dosyć energiczny, nie tylko fizycznie, ale też duchowo. Lubię, kiedy dużo się dzieje i moim zadaniem jest zbierać żniwo. Więc kiedy nas zamknęli w domach, to nie było łatwo, ale też był taki czas wyciszenia i skupienia się na relacji z Nim. I ciekawą rzeczą jest, że w szczególności w takich miastach jak Warszawa, czyli miastach większych, gdzie czas pędzi bardzo szybko, kiedy życie leci bardzo szybko, ludzie się w mądry sposób, i to jest prawdziwa odpowiedź, usprawiedliwiali, że no nie ma czasu, no że tak, oni by chcieli spędzić czas z Bogiem, ale tego czasu brak, nie ma. Za mało. Ale kiedy był ten czas tych kilkunastu dni, kiedy totalnie nas zamknięto, kiedy totalnie nie pozwalało
pozwalano nam wychodzić z domu i kiedy ulice były puste. Wtedy ludzie mieli ten czas i zaczęli tęsknić za tym, co było, czyli za pędem. Więc kiedy był pęd, tęsknili za spowolnieniem, a kiedy dostali to spowolnienie, to okazało się, że oni jednak wolą ten pęd. I ani tu dobrze, ani tam dobrze. Więc ja w tym czasie chciałem się też skonfrontować sam ze sobą i odpowiedzieć, czy ten motorek jednak, który we mnie jest, to ten zdrowy motorek, czy to jest ten motorek tego świata. I kiedy mogłem być w domu, przyszły testy, myślę, że do niejednego domu, jak wygląda relacja małżeńska, jak wygląda nasza relacja z dziećmi, jak wygląda relacja dzieci z nami, jak wygląda moja relacja z rodziną, jak wygląda moje życie w domu, bo to nie trudno jest wyglądać dobrze na zewnątrz, ale słyszałem, że w Hiszpanii odnotowano 80 tysięcy po prostu policyjnych wezwań było ze względu na bijatyki w domu pomiędzy mężem a żoną. To przecież to jest jakiś absurd. Przemoc w domu. Przemoc w domu. Uaktywniła, gdyby dokładnie. Nie było, tak? Byli ludzie poza domem. Dokładnie. Więc ciekawe. Kiedy przyszedł taki czas konfrontacji, można było sobie zdać sprawę i odpowiedzieć, jak wygląda moja prawdziwa, realna kondycja duchowa. A czy możesz powiedzieć coś więcej? No i jak ta weryfikacja i te testy wypadły? W moim przypadku, kiedy... U ciebie, jak na to patrzysz i czy możesz się tym podzielić? Ja pewnie. Wiem, że to jest zawsze takie najciekawsze i najtrudniejsze, ale jeżeli możesz się tak trochę podzielić, to byłoby... By ciekawe. W moim przypadku nie będę ukrywał, że był to trudny czas, ze względu na to, że policzyłem przed pandemią, miałem taki czas, że około lutego, marca właśnie, policzyliśmy wraz z moim zespołem 700 ostatnich dni, czyli 2 lata, i policzyliśmy, ile z tych 700 nocy spędziłem w domu, a ile w hotelu. I przed pandemią wyszło, że na 700 nocy 400 ponad spędziłem w hotelach, a 300 niecałe spędziłem w domu. I tu raptem się całkowicie wszystko zmieniło, bo raptem zacząłem mieszkać jak normalny człowiek w domu. I ten czas trwał przez kilka tygodni. Nie ukrywam, że dużo nadrobiłem z rodziną, ale też jeżeli miałem podzielić się swoimi osobistymi doświadczeniami w tym czasie, to był bardzo dla mnie drogocenny czas, kiedy mogłem się wyciszyć, odpocząć i przede wszystkim nie tylko tyle, co pracować dla Pana, ale spędzić czas z Panem, a to dwa inne zagadnienia. Dokładnie. Więc czas takiej relacji z Bogiem został pogłębiony. A coś możesz powiedzieć, tak podzielić się, jak spędzasz ten czas z Panem Bogiem, tak praktycznie, co dla Ciebie znaczy? Tak generalnie my jako ludzie wierzący, tutaj wiele osób, które nas oglądają, to są ludzie, którzy czytają Biblię, modlą się albo są zainteresowani Bogiem. I generalnie my operujemy w takich hasłach, nie? Spędzaj czas z Bogiem. Tak. Módl się, więcej tak. się módl, tak. więcej czasu z Bogiem. Tak. Ale jakbyś chciał to tak trochę rozpakować i powiedzieć, co to dla Ciebie znaczy, ten czas z Bogiem, tak? Ta modlitwa, co to znaczy? Tak. Jak Ty to robisz tak praktycznie, tak? Dobre tutaj hasło zostało powiedziane o tym, że dużo jest tych haseł, ja nazywam to slogany chrześcijańskie, które są już tak oklepane, że tak naprawdę część Kościoła nie ma zielonego pojęcia, co one znaczą, ale fajnie brzmią, więc je powtarzamy. Typu właśnie tego typu zdania jak spędź czas z Bogiem. No i właśnie co to jest te spędzanie z Bogiem? Czy to czytanie Biblii, czy to się modlenie, czy to recytowanie jakichś wersetów, czy to, nie wiem, malowanie wersetów na ścianach. Można odmawiać modlitwy na przykład. Dokładnie. Nie? Ktoś tak dokładnie. Może to zrozumieć. I akurat aspekt spędzania czasu z Bogiem jest moim tematem numer jeden, ulubionym. I ja zawsze porównuję relację z Bogiem do relacji damsko-męskiej w takim zdrowym, kwitnącym związku małżeńskim, gdzie jest ta miłość, gdzie jest ta pasja, gdzie jest ta chęć i determinacja do poznawania się lepiej, do bycia razem ze sobą. Więc może pozwolę sobie odpowiedzieć na to pytanie przykładem, jak wygląda czas spędzania ze sobą męża i żony, kiedy pędzą przez kilka dni i w końcu przychodzi ten piątek wieczór i jest możliwość wyskoczenia gdzieś razem. Czasami to jest wyjście do restauracji, czasami jest to pójście na długi spacer,
spacer, czasami jest to bycie wspólnie w siedzeniu na kanapie i rozmawianie, patrzeniu sobie w oczy, ale to wszystko skupia się na tym, że oni wspólnie, wzajemnie poświęcają dla siebie czas, jeden drugiego respektuje i słucha, każda ze stron chce odebrać coś i dowiedzieć się, co czuje jego ukochany lub ukochana. I ja bardzo mocno widzę w taki sposób relacje między nami ludźmi a Bogiem, kiedy my otwieramy się przed Nim, wylewamy nasze serce przed Nim, ale nie robimy tego w stronę jakiegoś obłoku, tylko w stronę żywego Boga, który zaraz nam odpowie i zareaguje na nasze potrzeby. Niekiedy widziałem nieraz w restauracjach, jestem przekonany, że osoby, które nas oglądają, nieraz spotkały się z sytuacją, która pokazywała kobietę lub mężczyznę wzajemnie żalących się sobie nawzajem. Często obraz jest jakiejś tam młodej dziewczyny płaczącej przy chłopaku. Ten chłopak ją tam gdzieś pociesza, przytula. I to jest fajne, że możesz znaleźć to bezpieczeństwo. Ja już pomijam, czy ten związek jest zdrowy, czy niezdrowy, ale zakładając, że jest zdrowy, że ta osoba jest, może się czuć bezpieczna przy tej drugiej osobie, że zostanie zrozumiana. I ja wierzę, że kiedy my jesteśmy z Bogiem, to możemy czuć się bezpieczni i nie musimy czuć się odrzuceni i możemy wiedzieć, że kiedy przychodzimy do Niego i wylewamy przed Nim swoje serce, to On nie zostawia nas sierotami, bo o tym mówi Biblia, On nie zostawił nas sierotami, On dał nam niezwykłe dziedzictwo. My jesteśmy dziećmi Bożymi i dobry tata, który jest w niebie, najlepszy tata, lepszy niż my ojcowie ziemscy, On nie zostawi swojego dziecka w potrzebie, w bólu, w zranieniu, w smutku. I wielokrotnie, nie wiem dlaczego, utożsamiany jestem z osobą, która nigdy nie przechodzi przez żadne próby. Naprawdę, tak słyszałem, ale wielokrotnie przechodzę przez wiele sytuacji, które mają na mnie wpływ i nie powiem, żebym żył w depresji, bo dzięki Bogu przez to nie przeszedłem i nie zamierzam, ale jest taki czas, kiedy czujesz się niekiedy odrzucony przez ludzi albo wzgardzony w oczach ludzi i wiesz, że jest ktoś, kto cię nie zawiedzie. I pamiętam taką sytuację jedną, w której czułem się totalnie niezrozumiany przez pewne środowisko, totalnie, że tak powiem, odrzucony. Nawet bym powiedział, brak szacunku już jako człowieka do człowieka, już pomijam kwestie duchowe. I wróciłem tak do pokoju po spotkaniu i powiedziałem, Boże, dlaczego nie ma nikogo, kto by zrozumiał to, co noszę w sercu? I Bóg zadał mi wtedy pytanie, a czy ja Ci nie wystarczam? Czemu mówisz nikt, kiedy masz kogoś takiego jak ja? Masz ojca, który czeka, aby spędzić z tobą czas. Możesz przyjść przed mój tron, możesz spędzić czas w moich ramionach. I to mnie rozwaliło, bo często szukamy akceptacji w oczach ludzi, kiedy największą z największych akceptacji mamy już daną przez ojca. Wow. I u niego znajdziemy to, co jest dla nas najbardziej potrzebne, czyli miłość, zaopatrzenie tego duchowego głodu, który jest w nas i tej tak naprawdę pustki, którą może tylko on zapełnić. Wow, czyli mówisz bycie, po prostu bycie, obecność. Tak jest. Tak jak z drugą osobą, bycie z Bogiem i szacunek. Wow, dokładnie. Wow. To jest mocne. Świetnie powiedziane, powiem. Teraz takie pytanie, no może bardzo ciekawe. Myślę, że ty jesteś osobą, która najlepiej może odpowiedzieć na coś takiego. Ponieważ tak, podróżujesz trochę po świecie, po różnych miejscach, głównie jakieś konferencje, wydarzenia, eventy, tak, ewangelizacje, misje i tak dalej. I też teraz jesteś w naszym kraju trochę może dłużej, tak, ze względu na pandemię, tak jak mówiłeś, mniejsza możliwość tej migracji czy tak. podróżowania, jak było to kiedyś. Czy widzisz, że Pan Bóg coś szczególnego robi w dzisiejszym czasie, może na świecie, a może coś szczególnego w Polsce? Myślisz, że jest jakiś kierunek, w którym Bóg, nie wiem, się porusza, kieruje i my powinniśmy jako ludzie znający Boga albo nazywający się chrześcijanami, powinniśmy w jakiś sposób się zaangażować w jakimś konkretnym kierunku? Coś takiego jest w Twoim, nie wiem, sercu, w Twojej zrozumieniu, nie wiem, interpretacji obecnej rzeczywistości? Zdecydowanie mam odpowiedź gotową, bo odpowiedzią tą żyję od długich miesięcy. Wow. I jestem w szoku, jak to, co widziałem rok, półtorej roku temu, zaczyna się dziać. I około półtorej roku temu zacząłem mówić takie słowa na spotkaniach, które prowadziłem, że Bóg zaczyna dokonywać oczyszczenia w Kościele i Bóg zaczyna oddzielać
chwasty od prawdziwego ziarna, które kiełkuje i będzie wydawało owoc. Dlatego, że wiemy, że Biblia nie jest zainteresowana, że Bóg nie jest zainteresowany miksem, tym niezdrowym miksem typu zimni, letni i gorący. Wiemy, że Biblia mówi, ani nie byłeś zimny, ani gorący, tylko letni, to wypluję cię z moich ust. I przez półtorej roku, gdziekolwiek nie byłem, mówiłem, że Bóg dokonuje teraz takiego, rzekłbym nawet podziału. Ktoś by powiedział, zaraz, przecież Bóg jest księciem pokoju. On powiedział, ja jestem księciem pokoju, ja nie przynoszę podziału. No ale przecież Jezus powiedział, ja przyszedłem i dokonam pewnego rodzaju podziału i podzielę. I tam jest nawet bardzo szalone określenie, oddzielę matkę od syna i tak dalej, i tak dalej. I tu, czy tu chodzi o to, że Bóg będzie dokonywał podziału w rodzinie, no bo taki ma cel i nie do końca to rozumiemy, ale nie musimy rozumieć, tylko mamy za tym podążać? Nie, nie chodzi mi o podzielenie w rodzinie, bardziej mi chodzi o to, że zaczynamy zbliżać się do końca. To jest te pytanie z początku o tym, czy to są już czasy ostateczne, czy nie. Myślę, że my nie możemy jasno powiedzieć, wiecie, no 14 września 1965 rozpoczęło się czasy ostateczne. Nie możemy tego stwierdzić, ale ewidentnie wiemy i wierzymy i czujemy, że jesteśmy na końcu. I im bliżej tego końca, tym bardziej Kościół musi powstać i zacząć działać w mocy. Nie możemy tylko żyć tym, co jest napisane w taki sposób, że to sobie wspominamy, ale musimy zacząć czytać te wersety, w których Jezus mówił, zaczną robić większe rzeczy, nawet większe niż ja czyniłem, a my nawet nie dokonujemy tych rzeczy, co Piotruś przed zesłaniem Ducha Świętego często, bo Piotruś miał dobre motywacje, a nam nawet tego czasami brakuje. I wierzę, że potrzebujemy spojrzeć prawdzie w oczy i odpowiedzieć sobie, czy my żyjemy według tego, co Biblia nam wyznacza jako standardy, czy żyjemy wedle jakichś naszych nowych standardów, które są standardami XXI wieku, które usprawiedliwiają nas, dlaczego nie żyjemy w ogniu, dlaczego nie żyjemy w pasji, dlaczego nie żyjemy w pełni namaszczenia, dlaczego nie widzimy znaków i cudów, uzdrowień przejawiających się przez nasze życie. Więc wracając do odpowiedzi, ja widzę, że w tej chwili dokonuje się podział, konkretny podział, gdzie oddzielane jest i widoczne zaczyna być gołymi oczami, co było letnie, co było zimne, a co jest gorące. I widzę, że zaczyna być bardzo duży rozjazd, że ta lokomotywa nie jedzie już na tych samych torach, tylko pociąg zaczyna się po prostu powoli rozłączać i różne bocznice zaczynają być zaliczane i dochodzi do rozjazdu, bo przez ostatnie lata, ja może jestem młody, ale kiedy rozmawiałem z przywódcami, z pastorami, pastorzy też stwierdzają takie zdanie, no może nie wszyscy, ale to wiadomo, każdy ma jakieś inne odczucie, ale z tego, co zrozumiałem, to że przez ostatnie lata działo się pewnego rodzaju przyspieszenie, to może za duże słowo, ale kroczyliśmy naprzód, ale teraz zmienia się trochę sytuacja i rzeczy zaczynają przyspieszać. Zaczyna przychodzić ogień do kościoła i ktoś powie, no właśnie Jakuba, o co w ogóle chodzi z tym ogniem? Kiedy przychodzi ogień, zawsze jest obnażana nieczystość i taka duchowa, użyję takiego brzydkiego słowa, dwulicowość. I kiedy przychodzi ogień, nieczystość jest obnażana i zaczyna być wypalane ludzkie serce, ludzkie motywacje, ludzkie aspiracje i zaczyna przychodzić czas, w którym kurtyna jest unoszona i ludzie zaczynają widzieć, o co tu chodzi i zaczynają się często wykruszać. Nigdy w historii Kościoła nie stwierdzone było na kartach historii czegoś takiego, jak teraz w ostatnich 10 latach tak silny napływ decyzji liderów chrześcijańskich o rezygnacji z chrześcijaństwa. Nigdy w historii Kościoła nie było takiego dziesięciolecia, takich 10 lat, takiej dekady, aby tyle radykalnie kroczących za Panem przywódców z każdej sfery, czy to grup uwielbienia, czy to pastorów, czy ewangelistów, apostołów, proroków, nauczycieli, zaczynających publicznie, nie gdzieś po cichu, bo to co innego, kiedy ktoś tam umarł po cichu, ale kiedy ktoś, mając wpływ na dziesiątki, na setki tysięcy, na miliony, wstaje publicznie i podczas konferencji ogłasza dla tłumu, że rezygnuje z chrześcijaństwa i argumentuje to jakimiś niby logicznymi argumentami, to coś się dzieje. Ale Biblia o tym mówi, że takie znaki będą w czasach ostatecznych, że wielu odwróci się od wiary. I to zaczyna się dziać, więc ja stwierdzam, że to, co dzieje się teraz, może nie chcę powiedzieć, że to COVID nam przyniósł, ale chcę powiedzieć, że ten czas, który mamy, wiele puzli jest, których my nie rozumiemy, ale patrząc na całokształt, gdybym ja miał powiedzieć skromne moje zdanie, przychodzi czas oczyszczenia i podziału w Kościele. A jeśli tak jeszcze kontynuując, to myślisz, że coś właśnie, nie wiem, koronawirus, pandemia, epidemia, coś dobrego
dla Kościoła, mówiąc generalnie dla wierzących ludzi w Polsce czy na świecie, my możemy jeszcze coś z tego, nie wiem, mieć, czerpać, a może jakieś negatywne słyszałeś albo miałeś doświadczenia, bo tutaj różni przywódcy, różni pastorzy, tak, ze mną rozmawiają i niektórzy mówią, wow, pandemia to wyzwoliła w nas to, że nie mieliśmy żadnych mediów w kościele, teraz nagle okazuje się, że mamy służbę medialną i robimy online każde nabożeństwo, spotkanie, a inni mówią, no to wyzwoliło pewne problemy, tam mówią jakieś, no nie wiem, czasami są to sprawy ekonomiczne, związane z pracą, z relacjami, z ludźmi, mówiliśmy trochę o tym, ale czy widzisz albo obserwujesz, czy doświadczasz właśnie jakieś bardzo wyraźne, nie wiem, pozytywne plusy albo i minusy jeszcze i chcesz coś o tym może powiedzieć? Kilka na pewno technicznych rzeczy, które brzmią mało duchowo i ja się z nimi zgodzę, że to nie są kwestie duchowe, jednak są potrzebne w Kościele. Wiele kościołów znam, może przesadziłem trochę mówiąc wiele, ale wiem o kościołach, które po prostu upadły, mam na myśli takim, przestały funkcjonować przez ostatnie 3 miesiące, dlatego że nie potrafiły dotrzeć do członków swoich kościołów, do członków swoich zborów, ze względu na brak kontaktu z rzeczywistością i cywilizacją. Po prostu raptem kościół, i znam przypadek jednego kościoła, nie powiem gdzie i jak, nie było to w Polsce, więc no tak, nie ma sensu mówić po co, kościół ponad 1000-osobowy. Wow. Prosperujący, rozwijający się, nagle dostaje lockdown, rząd zamyka możliwość wychodzenia, spotykania się, kościoły są zblokowane i kościół raptem rozkłada ręce, bo nie inwestowali w technologię, nie inwestowali w kamery, nie inwestowali w streaming, nie inwestowali w social media. Co z tego, że w kościele potrafiło być na nabożeństwie 1500 osób? Facebooka nikt tam nie potrzebował, bo uważał, że to jest świeckie i nie ma co w tą stronę iść. I nagle, kiedy zabrano możliwość spotykania się, ludzie rozłożyli ręce i nie wiedzieli, co zrobić, bo nagle było za późno na założenie social mediów, na kupienie sprzętu, na zrobienie oprogramowania, na sprowadzenie ludzi, którzy się tego nauczą. Raptem przestały płynąć finanse do kościoła, no bo no jak? Tak, no tak. Raptem przestały być opłacane rachunki. Raptem właściciel nieruchomości przychodzi i mówi, mamy 2 miesiące zaległe. Ja mówię historię sprzed kilku tygodni. I raptem właściciel mówi, nie płacicie, więc łamiecie warunki umowy. I raptem przychodzi do miejsca, w którym właściciel mówi, proszę opuścić. I mamy kłopot. Więc myślę, że mimo, że jesteśmy tak bardzo duchowi, to super, ale myślę, że musimy zrozumieć, że Bóg nas powołał i żyjemy w XXI wieku, a nie w czasach komunizmu albo średniowiecza, że wystarczy mieć 3 kartki Biblii pod łóżkiem, bo reszty nam nie przetłumaczyli i gdzieś tam się modlić pod kołdrą. Dzisiaj żyjemy w czasach, jaki jesteśmy. Jestem przekonany, że gdyby Pan Jezus chodził dziś po ziemi, to na pewno miałby fanpage'a, trochę żartobliwie, trochę na serio. Myślę, że korzystałby z mediów. Myślę, że przemieszczałby się samolotem. Wiem, że ciężko jest to sobie wyobrazić, no ale jednak przemieszczał się łodzią, przemieszczał się na osiołku, więc korzystał z tych środków transportu, które były. Więc myślę, że to wzbudziło trochę taką konfrontację, czy my jesteśmy gotowi sprostać oczekiwaniom, które dzisiaj ten świat za sobą pociąga i niesie. Natomiast jeżeli chodzi o takie stricte duchowe rzeczy, to patrząc na historię tego, co stało się w Chinach, a wiemy, że Kościół w Chinach sobie nieźle duchowo radzi, to takie naprawdę przyspieszenie duchowe zaczęło się w Chinach kiedy? Kiedy przyszły prześladowania. No tak. Kiedy przyszły prześladowania, tak naprawdę powstał potężny ruch modlitewny w Chinach, który obudził Kościół w Chinach do tego stopnia, że ludzie, misjonarze są gotowi zbierać finanse, sprzedawać swój samochód po to, żeby pojechać do Chin, zobaczyć, co tam się dzieje i przyjechać do Polski i opowiadać to przez miesiące z otwartą buzią i ze śliną ciekniącą po brodzie. Ale jak to się stało, że Kościół w Chinach znalazł się w takim miejscu? Opowiem jedną historię, która jest najbardziej szalona historia, jeżeli chodzi o modlitwę. W Chinach spotykał się Kościół podziemny, to jest historia sprzed kilku miesięcy. I pewien mój dobry przyjaciel, człowiek w służbie, który jest dla mnie jeden z Bożych generałów dzisiejszych czasów, pojechał do Chin i ci liderzy Kościoła podziemnego w Chinach zaprosili go na takie tajemne spotkanie setki liderów, takich najmocniejszych liderów w Kościele w Chinach, w danym regionie. I ten lider powiedział, ten mój przyjaciel powiedział do tych liderów, chciałbym usłyszeć od was jakieś takie spektakularne historie cudów, które tu się dzieją, bo świat opowiada o cudach, które tu macie. Historię mam z pierwszej ręki, z jego ust słyszano. I on powiedział, że ci ludzie odpowiedzieli do niego, mamy 2 rodzaje cudów. Te zwykłe
i niezwykłe. I on mówi, zaraz, cuda same w sobie są niezwykłe, a wy jeszcze kategoryzujecie. On powiedział, no to ja chętnie się dowiem, jakie są te zwykłe cuda. I wtedy ten lider powiedział do niego, widzisz tych wszystkich 100 ludzi na tej sali, tych liderów? On mówi, widzę. To mówimy teraz o cudach zwykłych. Każdy z nich wzbudził z martwych minimum 3 osoby. I jest to udokumentowane na papierach. On przełknął ślinę, wyszedł z pomieszczenia, wrócił i zapytał, a co jest tymi cudami niezwykłymi? A on mówi, to ci pokażemy. I za każdym razem, kiedy o 4-5 nad ranem Kościół podziemny szedł za miasto na potężne wzgórze, aby się tam na wzgórzu modlić, bo wojsko ich ścigało, policja ich ścigała, tam były prześladowania, tam można było zginąć za ogłaszanie się chrześcijaninem i robienie takich zgromadzeń religijnych chrześcijańskich. Za każdym razem, kiedy oni się na górze spotykali, rząd i wojsko wiedziało, że oni się na tej górze spotykali, więc wojsko szło po metrze odległości między sobą i zawężali ten punkt poszukiwań, idąc koło siebie, że nie mogli nikogo przeoczyć. I Kościół się modlił na górze i kiedy wojsko dochodziło do szczytu góry, na którym setki ludzi się modliło i szli ich aresztować, w tym momencie schodziły setki aniołów z nieba fizycznie, stawali wokoło tych ludzi wierzących i łapali się za ręce i nie pozwalali wojskowym przejść i co ranek wojskowi uciekali. I teraz moje pytanie jest tak. Czy działy się takie rzeczy przed prześladowaniami? Nie działy się. Być może się działy, ale w wymiarze, którego nie znamy. Ale kiedy przyszły prześladowania, kiedy przyszedł, nazwijmy to, ucisk, zaczęły się wypalać pewne rzeczy i nawyki, kiedy Kościół zaczął walczyć o rzeczy Chrystusa i w niektórych krajach za jedną kartkę Biblii jest 7 lat więzienia. A my mamy zakurzone Biblię na półkach. Może kiedy by nam przykręcono jeszcze śrubę i kiedy byśmy je odkurzyli. Tak, to byśmy je może odkurzyli, a później zaczęlibyśmy może otwierać i dowiedzieli się, że najpierw jest stary, a później nowy. Trochę żartuję, ale myślę, że potrzeba nam trochę takiego, no rzekłbym w moim języku, kija na plecy, żeby nas trochę podgonić, więc myślę, że ten czas, nie uznałbym to za jakieś plagi i znaki końca czasów, takie już typowe, że może jutro już Pan wróci. Myślę, że jeszcze wiele rzeczy jest do zrobienia, ale myślę, że to jest taki malutki, delikatny, takim 5 paluszkiem u dłoni pstryczek w nosek, żeby się obudzić. I zobaczymy, czy my zdamy test. Ja nie mówię, że koronawirus jest wysłany przez Pana i On nam tu przykręci koronawirusem. Nie. Ale ja mówię, że przez to Bóg zawsze ugrywa pewne rzeczy, nawet jak wróg działa, to Bóg i tak odbierze sobie chwałę i zrobi swoje. I ja wierzę, że w tym momencie Kościół przechodzi przez pewnego rodzaju konfrontację i zdziwiony jestem, że wiele osób po prostu czeka, kiedy to się skończy i nie wyciąga żadnej lekcji. Super. Spróbuję trochę zmienić może temat. Wiemy, że jesteś ewangelistą. Wiemy, że jesteś zaangażowany w zdobywanie ludzi dla Jezusa. Sam mówiłeś o tym w żniwa, tak? To jest coś tego. To jest związane z Twoim powołaniem od Boga. I jeśli tak moglibyśmy teraz zejść, może nie na ziemię, bo jesteśmy na ziemi, ale zejść tutaj do naszego poletka, nasz kraj. Tak. Jak myślisz, jakbyśmy się mogli zabawić takich proroków? Okay? Okay. Co Bóg ma w zanadrzu naszego kraju? Czy Bóg ma jakieś rzeczy i ty jakoś je odbierasz? Jakie Boże są plany dla Polski? Mam bardzo dużą pewność tego, co się stanie. I widziałem, i Bóg mi pokazał, miałem taką otwartą wizję. I to było około roku, półtorej roku temu. Miałem wizję, w której widziałem, byłem na potężnym oceanie i byłem osobą, która weszła do wody kilkadziesiąt metrów w głąb i byłem w takiej perspektywie, widziałem taką perspektywę z góry, gdzie tam miałem ląd i potężne miasto, widziałem takie wieżowce, piękną plażę, wiedziałem, że to po prostu symbolizuje ląd, ziemię, kraje, miasta i tak dalej. A z drugiej strony miałem potężny widok na ocean, ale ten ocean był bardzo spokojny, to była flauta, dosłownie flauta, flautę możemy spotkać nad zalewem, nad jeziorem, no już nad jeziorem czasami trudniej, a tu na oceanie totalna cisza. I ja tak sobie postanowiłem, tak sobie myślę, coś tu to jest nie tak, przecież tak ocean się nie zachowuje. I nagle, ni stąd, ni zowąd, powstała potężna ściana wody.
tsunami, które zaczęło brnąć w stronę lądu. Ja akurat się w tym śnie, w tej wizji nie myślałem, co ze mną, tylko zadałem takie pytanie, jeżeli ta fala, to jest nie do wyobrażenia sobie, jak ja to widziałem, jaki to był ogrom, ja powiedziałem sobie, jeżeli to dojdzie do brzegu i uderzy w ląd, tam nic nie ma prawa się ostać przy tej fali. To nie będzie taka fala tsunami, którą widzieliśmy na Filipinach lub w Tajlandii lub w innych miejscach. Największe tsunami 2004 rok. I widziałem te nagrania, to jest przerażające, co tam było. To było nic. Bo ta fala tsunami, która dzisiaj widzimy, to jest taka masa wody wlewająca się, ale tamto to był po prostu knockout, ogromne, potężne ilości wody, po prostu wow. To pod spodem wszystko. I ja zadałem Bogu pytanie, co Ty mi pokazujesz? I Bóg mi powiedział, ląd oznacza przede wszystkim w tej chwili, pokazał mi, ta sytuacja pokazała mi wylanie Ducha Świętego i czas żniwa i przebudzenia największego w historii ludzkości i w historii Kościoła. Wow. Wow. Ten ląd symbolizował całą ludzkość, ale przede wszystkim widziałem to jako Polskę i Europę. Wow, bo od razu o tym mówić, od razu od tego zaczynać. A ta fala, to fala, i kiedy ja to powiem, to właśnie nazwę, to będzie slogan znowu chrześcijański, ale to już trzeba wyłapać w duchu, tego się nie dopisać. To była ta fala przebudzenia i poruszenia Ducha Świętego, która wchodziła w ląd i kiedy przechodzi przebudzenie przez ulicę, to nie wygląda jak teraz. Polska nie doświadczyła jeszcze przebudzenia takiego typowego, o której w Argentynie by pisano książki. My w Polsce opowiadamy o Argentynie, my w Polsce opowiadamy o Brazylii, ale Brazylia nie opowiada o Polsce. Dlatego, że Polska nie przeżyła jeszcze przebudzenia, więc tak naprawdę Polska nie wie, co może być i nie ma punktu zaczepienia ani odniesienia, żeby porównać, co było, a co mamy. Nie mamy tego dziedzictwa potężnego, żeby się porównać. Ale ci, którzy powąchali tego, co było w innych krajach, a miałem możliwość poznać ludzi, którzy uczestniczyli, byli częścią i od których się zaczynało przebudzenie na różnych krajach, Filipiny, na Fidżi, to jest kosmos, co tam się dzieje, w Argentynie znam człowieka, który był wewnątrz tego, co tam się działo. I ta fala symbolizowała te poruszenie i przebudzenie, czas żniwa i czas przebudzenia się Kościoła. I zapytałem, Boże, no prawie wszystko rozumiem, brakuje mi jednego elementu. Jeżeli tam jest ląd, ludzie, Kościół, który potrzebuje Twojej fali, to moje pytanie brzmi tak. Co wyzwoli tą falę i co sprawia, że nagle powstaje tak potężna fala, która idzie w ląd? I wtedy Bóg im pokazał i zachęcił mnie, żebym włączył na YouTubie filmy, symulacje pokazującą, jak powstaje tsunami. Dochodzi do poruszenia płyt tektonicznych, które zmieniają sytuację, że poziom wody, poziom ulega zmianie i raptem powstaje nienaturalne zachwianie i ta masa, która raz, że wraca, a dwa, że się ten poziom gruntu zmienia, ta masa musi mieć gdzieś ujście. Ja powiedziałem, Boże, okej, wszystko rozumiem, pasi mi to, tylko co wyzwoli ruch płyt tektonicznych, bo jak to pójdzie, to wszystko inne już mamy. No tak. I Bóg im powiedział, modlący się Kościół. Modlący się Kościół wyzwala przebudzenie. Nie żaden pojedynczy event, nie żaden kaznodzieja, ale Kościół, który się modli, i teraz uwaga, to zdanie jest kluczowe, w sposób ciągły. Nieustannie modlący się Kościół. Nie Kościół, który raz na 3 tygodnie się sobie pomodli, ale Kościół, który trwa w nieustannej modlitwie i kruszy ten mur. I ja wierzę, i teraz powiem coś szalonego, co powtarzałem już niejednokrotnie, i ja w to wierzę i to widzę. Bo nie trudno jest zobaczyć potężne drzewo owocowe. Ale dobrze jest wiedzieć i powiedzieć, hej, tu w tej chwili pod spodem jest ziarno. Za kilka lat będzie drzewo owocowe. I dzisiaj to przebudzenie ma już formę ziarna. Mało ludzi docenia formę ziarna, ale to już ruszyło, to już zostało zasiane. Bóg da wzrost, Bóg da wykonanie. Kościół musi tylko trwać w tej modlitwie. I teraz to, co się dzieje, Bóg mi pokazał jeszcze jeden model. I ja wiem, że się to nagrywa i to będzie sprawdzone i zweryfikowane. W 2021 Bóg mi powiedział, że zaczną się rzeczy, które będą ewidentnie zaznaczone w historii Polski jako okres wielkiej zmiany duchowej dla naszego kraju. I pokazał mi, że rok 2020 to jest czas przygotowania się i bycia gotowym, tak jak Józef musiał przygotować Egipt przez 7 lat na 7 lat suszy
i po prostu nie urodzaju. I teraz ten 2020 rok, Bóg mi pokazał, jest czas przygotowania i wielu niestety się spóźni. Wielu ludzi się spóźni, bo oni dalej się o te rzeczy modlą, a tu już nie jest czas o to się modlić tylko i wyłącznie, tu jest czas, aby działać. Już się dzieje coś. Józef nie siedział i mówił, Panie, niech przyjdzie żniwo teraz takie, żebyśmy mogli zebrać i mieć na 7 lat. Nie, Józef zaczął budować spichlerze. Józef połował cały system, logistykę, ludzi, służby, aby poruszyć to wszystko, aby być gotowym. A my często jesteśmy takimi Józefami i mówimy, niech Pan zrobi. Nie, nie, nie. Pan już zrobił na krzyżu, co miał zrobić. Pan już dał nam narzędzia, które miał dać. My teraz musimy ruszyć nasze szanowne 4 litery i zacząć działać. Czyli mówisz takie dwie rzeczy z tego, co słyszę, tak? Modlitwa, Polacy, Polska. Tak. Nieustanna. Tak. I działanie. Modlitwa. Dokładnie. I działanie. I czy nie jest tak, zobacz, czy nie jest tak, że ludzie zaczęli się bardziej modlić podczas epidemii. Nigdy nie było chyba tyle spotkań modlitewnych w kościołach, nawet online, na Zoomie, jakkolwiek tam medialnie, tak? Ale chyba nie było takiego poruszenia i takiego wezwania. No módlmy się, bo nie wiadomo, co będzie. Módlmy się. Ludzie sami z siebie, słyszałem tutaj, z jednym pastorem rozmawiałem nawet niedawno, tydzień temu, z pastorem Markiem Cisiuk. On mówi, sami ludzie w kościele mówią, musimy się modlić. Musimy się modlić. I nagle jest tyle ludzi na tych spotkaniach modlitewnych przez Zooma, jak nigdy wcześniej w historii, nie wiem, kilku lat ostatnich w Kościele. Więc to jest bardzo ciekawe, co mówisz, że to dużo potwierdzeń już tego mamy. I to jest prawda, która niesie za sobą radość i smutek. Radość z tego powodu, no halleluja, że się dzieje, ale smutek, dlaczego my musimy być tacy twardzi i zatwardzone, musimy mieć karki jak Izrael, żeby musiał zawsze powstać jakiś dym, jakaś okoliczność, żeby nas zmusić. Ludzie często modlą się o błogosławieństwo i ten stan tego powodzenia, no ale kiedy nam się dobrze dzieje, a nigdzie się tak dobrze nie dzieje jak w Europie, a wiemy, że, ja nie wiem, czy ja te same dane mam co inni, ale Warszawa w tej chwili jest określana jako najbardziej, najszybciej rozwijająca się stolica w Europie. I my żyjemy w świetnych warunkach, my mamy po prostu wolność religijną, nie mamy tutaj wariatów na ulicach, którzy się wysadzają nam, nikt nam głowy nie urwie, a my mamy często problem i bojkotujemy, jeżeli nabożeństwo przedłuża się z 40 minut na 45. A teraz, kiedy nam to zostało zabrane, no to właśnie zaczynamy się modlić i to jest super. No. Wow, słuchaj, jeszcze chciałem się spytać o takie rzeczy, jeśli możesz powiedzieć, bo każdy człowiek ma jakieś marzenia, prawda? Każdy z nas. I marzenia nasze często są związane z Bożym powołaniem, namaszczeniem, ze służbą, z tą sferą, do której Bóg nas powołał. Czy masz jakieś ty osobiście marzenia co do Polski, co do naszego kraju? Rozumiem, że najpewniej one są powiązane z tą wizją i z tym objawieniem, jakie odbierasz od Boga, ale może ty jako ty, tak, masz też jakieś takie marzenia, które Bóg w tobie gdzieś tam włożył, wkłada, może są one już związane z planami, może to już nie tylko marzenia, ale jakieś konkretne plany, kroki, może coś chcesz o tym też powiedzieć? Zdecydowanie mam marzenia i kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy mają marzenia, takie ludzkie marzenia, zwykłe, nie natchnione przez Ducha Świętego, to ludzie, którzy mają marzenia, dzielą się na dwie grupy. Odważni, którzy zrealizują swoje marzenia i tacy marzyciele przy Netflixie. I ci, którzy są przy Netflixie, oni tylko będą oglądać swoje marzenia przez ekran. Ale są też ludzie odważni, którzy są gotowi poświęcić coś lub jakieś tam pewne rzeczy, aby osiągnąć pewne środki lub możliwości, poprzez które zrealizują swoje marzenia. I w duchu, często w kwestiach duchowych tych marzeń, jest sytuacja kopiuj i wklej ta sama. Tylko że w kościele wkradła się taka duchowa, fałszywa duchotomia. Fałszywa duchotomia to jest takie duże, fajne, wyszukane słowo, ale to takie fałszywe uduchawianie sprawy, które polega na tym, że tak, jeżeli ja mam jakieś marzenie takie typu chciałbym mieć duży dom z ogródkiem, no to wszyscy wiedzą, co robić. Trzeba załapać dobrą robotę, zaplanować kredyt, ilość wydatków i tak dalej, co mogę, czego nie mogę, co ograniczyć, co powiększyć i osiągnę to za kilka lat. Plan, biznes i zrobiony. Ale czasami mam wrażenie, żeby nie powiedzieć zawsze, że w kościołach często się wkrada taki aspekt, w którym my przeduchawiamy rzeczy i mówimy, one się same zrobią. Pan Jezus zrobi, Pan Jezus jest wszechobecny, wszechpotężny, On może wszystko, On jest alfa i omega. Jak my się będziemy modlić, to On zrobi. Ja tak nie rozumiem takich ludzi.
ludzi, bo ja nie rozumiem takiego podejścia, bo Bóg stworzył nas na swój obraz, na swoje podobieństwo, a On był tym, który robił rzeczy, a nie na które czekał. On stwarzał rzeczy i On dał nam kreatywność i mądrość nie po to, żebyśmy czekali, ale żebyśmy robili. Tak, w posłuszeństwie z Nim. Więc wracając, bo Jacob się rozkręcił, wracając do pytania, ja nie chcę uduchawiać sprawy, ale powiedziałem, Boże, ja miałem marzenia do tej pory, chciałem grać w piłkę i robić fajne rzeczy, ale te marzenia były do bani. Proszę Cię, zróbmy takiego deala. Ja oddaję Ci moje marzenia, włóż we mnie swoje marzenia, ja oddaję Ci moje pomysły, włóż we mnie swoje myśli. Zrób taki trochę ze mnie reset, wgraj mi program, bo Ty dajesz chcenie i wykonaję. I Bóg dał mi marzenia. I jak ja zobaczyłem te marzenia, to najpierw co zrobiłem, porównałem się z tymi marzeniami sam, co ja mogę. I powiedziałem, nie da się. A Bóg mówi, nie, 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 nie w ten sposób. W taki sposób nie osiągniesz nigdy tych rzeczy i ich nie zobaczysz. Musisz zrozumieć, że ja daję chcenie i wykonanie. I te marzenia, które mi włożył mi to, co jest powiązane z wieloma proroctwami, które były wypowiadane nad tym krajem i nad tym kontynentem, że Polska będzie epicentrum przebudzenia dla Europy. Wow, amen. To się... I ja w to naprawdę mocno wierzę, ale teraz uwaga. Co znaczy wierzyć? No właśnie. Bo Hebraj... znaczy? No bo znowu mamy sloganik. No tak. No ale Hebraj... Wszyscy wierzą. Tak, Hebrajczyków co nam mówi, że wiara jest pewnością, przekonaniem, przeświadczeniem rzeczy, których nie widzimy, ale się spodziewamy. Jeżeli ja się spodziewam jutro kuriera w moim mieszkaniu i chcę go spotkać, to ja będę tam i się z nim spotkam i to zrobię. Jeżeli ja wierzę, że jest przebudzenie, to ja wierzę, że ktoś musi być tego katalizatorem. A Bóg przynosi rzeczy przez ludzi. Bóg powołał Kościół, żeby przez Kościół przynosić zmiany. Więc ja wierzę, że Bóg zadaje pytanie te, które zadał w Starym Testamencie, zadaje dziś. Kogo pośle? Więc ja powiedziałem, Boże, proste równanie. Kto jest większy, ja czy osioł? Jeżeli mogłeś przemówić przez osła, to czemu byś nie mógł przemówić przez takiego osła jak ja? Czemu nie? I powiedziałem, Boże, ja jestem prosty chłopak. Jeżeli Ty jesteś alfa i omega, możesz wszystko. Mogłeś wziąć niemowę Mojżesza, który jedyne co umiał pod koniec to już rzuć tylko piasek i mogłeś przez niego wyprowadzić Izrael z Egiptu, to możesz zrobić coś przeze mnie. Proszę Cię, powiedz mi, jakie są Twoje zamierzenia. I Bóg powiedział mi coś, co było kosmiczne, ja się tego nauczyłem dopiero później po fakcie, że Bóg często, teraz jest hit, nie zdradza swoich zamierzeń turystom chrześcijańskim. Dokładnie. Bo przekazanie im tajemnic musi się wiązać z zaufaniem. Jeżeli ktoś dla kogoś nie poświęca czasu i ktoś komuś mówi, hej, ja będę z tobą się spotykał codziennie i będę poświęcał ci czas, a później na tydzień zniknął, to jest niepoważny człowiek. I jeżeli człowiek deklaruje Bogu, Boże, ja zrobię, co ty chcesz, pójdę gdziekolwiek zechcesz, możesz mnie użyć, a później 5 dni zapomniał się modlić, no to Bóg traktuje takiego człowieka jako no takiego, no halleluja, że zbawiony, no ale to tyle. Ale jeżeli ktoś naprawdę jest wypróbowany, poświęca się, uświęconym życiem żyje, kładzie swoje życie na ołtarzu, wtedy Bóg zaczyna dzielić się sekretami i Bóg pokazał mi tę sytuację z przebudzeniem w Polsce i ja powiedziałem takie zdanie i to jest kontrowersja, ja za chwilę mogę być spalony, uwaga, czas, start. Ja wierzę, że ja nie chcę czekać na Boże poruszenie, dlatego że ja wierzę, że my jesteśmy Bożym poruszeniem. Tak jest. Nie czekamy na Boże poruszenie. Nie spalony, ja się z tym zgadzam. Przynajmniej ja się z tym zgadzam. Ale my jesteśmy Bożym poruszeniem. Kiedy my się poruszamy z Duchem Świętym w Jego woli, a On chce, żebyśmy szli, to my prowokujemy pewne rzeczy. I ja wierzę, wracamy do odpowiedzi, co jest marzeniem dla mnie? Aby Polska zapłonęła, aby Kościół zapłonął, aby Kościół wrócił do swojej pierwszej miłości, aby Kościół zaczął płonąć dla Pana, aby Kościół zaczął żyć dla Niego. Bo wszyscy mówią, fajnie, w niedzielę śpiewamy piosenki, te piosenki są piękne, ale one tyle mają w sobie deklaracji, które my nieświadomie wypowiadamy i w niedzielę wieczorem już o nich nie pamiętamy. A Biblia mówi, że jeżeli składasz deklarację w Księdze Kaznodziejach Salomona, mówi, to nie bądź głupcem i dopełnij deklaracji, które złożyłeś. My śpiewamy piosenki, poddaję się, I surrender, płaczemy pod ołtarzem, a w niedzielę idziemy i jak ktoś ci mówi, słuchaj, jest grupa domowa, potrzeba ciebie, żebyś poszedł, ci pomodlił. Wiesz, ja nie mogę, bo ja dawno z ludźmi nie siedziałem, grilla mam tego, steka, piekę, daj spokój. Ty śpiewasz jedno, robisz drugie. I ja wierzę, że marzeniem moim jest i Bożym i to się Bóg ma w Jego interesie, żeby nam się podzielić z tymi marzeniami, żeby Kościół wstał i się pomodlił, żeby... W sensie się pomodlił. My sobie się modlimy, ale tu chodzi, żebyśmy zaczęli żyć modlitewnym stylem życia. Naprawdę się modlić, naprawdę się tak, modlić. Tak, Kościół musi zacząć żyć w mocy. Dokładnie. I musi być chodzącą
bombą atomową. Z tego względu ja na koniec dodam takie zdanie, że Bóg właśnie włożył we mnie, żeby otworzyć centrum modlitwy. Centrum modlitwy, które będzie się sączyło 24 na dobę. I ja powiedziałem, Boże, jak to zrobić, o co tu chodzi i jak to Cię w ogóle dzieje? No bo jeszcze 3 miesiące temu musiałbym jechać do tego stołu 350 kilometrów, bo nie mieszkałem w Warszawie. Dziś już, dzięki Bogu, mieszkam w Warszawie, ale zanim witamy się Warszawie, Halleluja. Witamy Warszawie, witamy Warszawiak, wszystkich. Warszawiak. I zacząłem się modlić i mówię, Boże, co chcesz, po co mamy jechać do Warszawy i co chcesz, żebyśmy tam zrobili? I Bóg mi powiedział, otworzyć tam centrum modlitwy, przede wszystkim centrum modlitwy, 24-godzinne centrum filmu. I mówię, Boże, pokaż mi to w Biblii. I Bóg mi pokazał, że powołał Dawida, który z małego miasteczka Betlejem został posłany do Jerozolimy, do stolicy. Dokładnie. I w stolicy otworzył 24-godzinne centrum uwielbienia. I ja mówię, kosmos, jadę z małej mieścinki do Jerozolimy, do Polski i Jerozolimy, do Warszawy. I w tym miejscu chcemy otworzyć centrum modlitwy, które będzie gruntem dla ludzi nie tylko z Warszawy, ale z całej Polski, gdzie będzie się cały czas sączyła woń uwielbienia, woń Bożej obecności. Jak tam ktoś wejdzie, to na dzień dobry z butów wyrwie. Taka będzie Boża obecność. Ja chcę, żeby tam było jak za czasów obozu prorockiego. Nawet jak Saul z głupimi motywacjami wejdzie w taki obozik, to go wykręci i 24 godziny będzie na sztywno. Bo to ma w sobie Boża obecność. Koncepcja ludzka się wykrusza. Wiem, że masz wiele jeszcze do powiedzenia. My powoli musimy lądować czasem, ale jest możliwość zaangażować się w różne rzeczy, tak? Jest możliwość się modlić, jest możliwość wspierać, jest możliwość też być na pewnych wydarzeniach. Może powiedz o najbliższych wydarzeniach, tak? Żeby ci, którzy nas słuchają albo będą słuchać, byli zachęceni i mogli też w nich uczestniczyć. Bardzo się cieszę, że mogę się tym podzielić, także dziękuję za 48 godzin od teraz. Dzisiaj mamy tego live'a, bo spóźniarcy nam się włączą później, ale dzisiaj mamy czwartek, godzinę 20. W sobotę, no to za niecałe 48 godzin, w sobotę od 10 rano, 27 czerwca, rozpoczynamy konferencję całodniową, która nazywa się Czas Poruszenia. Ona będzie skupiona nie na wykładach, ale na modlitwie i uwielbieniu. Przyjedzie grupa uwielbienia z zespołu, ze Szkoły Uwielbienia z Kalisza, poprowadzi nas w tym czasie. W Warszawie to będzie spotkanie na Elektronowej 10 w centrum konferencyjnym E10 i mamy zaplanowany cały dzień od 10 rano do samego wieczora wspólnego czasu uwielbienia podzielonego na 3 bloki, natomiast od przyszłego tygodnia, czyli od poniedziałku, czyli od 29 ruszamy z codziennymi spotkaniami modlitewnymi w Warszawie też, prawdopodobnie o godzinie 18 lub 19. Udało się nam już zdobyć miejsce, będzie to centrum kongresowe Global Expo i tam będziemy się codziennie wieczorami spotykać, plus takie wydarzenie raz na miesiąc większe będziemy robić. Będziemy też 25 lipca mieli powtórkę tego spotkania, Czas Poruszenie. Najprawdopodobniej chcemy zrobić to jeszcze raz, więc będzie to się powtarzało, więc dzieją się rzeczy. Wow, wow. Amen. Kochani, kończymy. Pozdrawiamy Was wszystkich bardzo serdecznie jeszcze raz. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję za czas. Pozdrowienia dla żony, dla wszystkich współpracowników, całego zespołu misyjnego, zespołu ewangelizacyjnego. Dziękujemy bardzo. No i życzymy, żeby jak najszybciej Centrum Międzynarodowe tutaj modlitwy zaczęło działać 24 godziny na dobę, żeby wielu ludzi się włączyło, modliło. Amen. I życzymy duchowego przebudzenia. Wierzymy, Amen. Że to nie jest slogan, że to nie jest hasło. Wierzymy, że duchowe przebudzenie Bóg ma dla Polski. Amen. I nie tylko się o nie modlimy, ale my możemy być częścią duchowego przebudzenia. Dziękujemy za czas razem z Wami spędzony i miłego wieczoru. Dziękujemy bardzo. Niech Was Bóg błogosławi. Jeszcze raz dziękujemy. Cześć. Cieszę się, że tutaj jesteś. Wierzę, że to przesłanie przyniosło nowe rzeczy do Twojego życia. Zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału, dzięki czemu zawsze będziesz miał dostęp do najnowszych nauczań, a także będziesz widział zapowiedzi przyszłych wydarzeń służby Nations on Fire. Natomiast gdyby zrodziło się w Twoim sercu pragnienie bycia partnerem służby Nations on Fire, gdybyś chciał wspierać nas w modlitwie bądź finansowo, to pod tym filmem w opisie jest link, który odniesie Cię do naszych social mediów, w których będziesz mógł dowiedzieć się więcej o tym, co Bóg wkłada w nasze serca, a także o planach na przyszłość. Do zobaczenia, trzymaj się.